Panie marszałku, koleżanki i koledzy posłowie, pretendentem do uczczenia pamięci w sposób wyjątkowy, doniosły, przez podjęcie okolicznościowej uchwały przez Wysoki Sejm jest Witold Lutosławski. To właśnie w 2013 roku przypada setna rocznica urodzin tego wielkiego kompozytora XX stulecia. Mistrz Lutosławski wyniósł polską muzykę do najwyższej światowej rangi. Jego dzieła brzmią od ponad półwiecza na estradach koncertowych. To w nich można na nowo odkryć przestrzenie piękna i nowe rozumienie sensu współczesnego świata. Można o Witoldzie Lutosławskim śmiało powiedzieć, że był on zarówno patriotą, jak i obywatelem świata. O jego dorobku mówili już tutaj moi przedmówcy. Mając na względzie te zalety i ogromne dokonania mistrza, polski Sejm zdecyduje podczas trzeciego czytania w sprawie ustanowienia roku 2013 rokiem Witolda Lutosławskiego. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego w swym głosowaniu poprze tę inicjatywę.